Kochani, dzień dobry. Myślę, że po takiej długiej nieobecności, po długiej ciszy, mimo że sytuacja dalej nie jest fajna, jeżeli chodzi o świat cały, mimo że dalej żyjemy wojną, koronawirusem i różnymi innymi przykrymi, niemiłymi sytuacjami, uważam, że już nadszedł czas, żebym ja wróciła do normalności, zaczęła dla Was nagrywać normalne filmy, dlatego dzisiaj zapraszam Was na normalny, zwyczajny food haul z Lidla. Oczywiście, że z Lidla, nie mógłby być z innego sklepu, bo ja nadal jestem oddana w 100%, jeżeli chodzi o Lidl, temu sklepowi. Żadna współpraca, nikt ze mną nie współpracuje, a żałuję, to jest jedyna chyba współpraca, gdzie bym bez mrugnięcia okiem się zgodziła na współpracę z Lidlem. Ale pomijając ten fakt, słuchajcie, zrobiłam dzisiaj normalne zakupy standardowe, chciałabym Wam pokazać, co kupiłam. Będzie tu i zdrowo, to zaraz, i niezdrowo, i cola, i chipsy, ale też ogórki i takie tam, więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dobra, food haul zaczynamy, słuchajcie, od tej zdrowej części. Od razu zaznaczam, że córeczka, synek, pies, wszyscy są w domu, więc może być hałas, może się tutaj troszeczkę dziać, no ale tak to już u mnie w domu jest. Dobra, więc zaczynamy. Pierwsza rzecz, jaką chciałam Wam pokazać, to mam piękne mandarynki i bananki, więc trochę mandarynek, trochę bananów wzięłam. I też to, tak, córeczko. Kolejna rzecz to pomidory. Jedna z moich ulubionych pomidorów to jest taka właśnie mieszanka kolorowych takich pomidorków mini. Ale wzięłam dzisiaj też takie pomidory koktajlowe, kiściowe, premium, bo były dzisiaj w promocji, takie na gałązce i pachną przepięknie, latem już pachną. Wzięłam miks młodych listków, spakowanych sałat, jest to mój ulubiony, moje ulubione połączenie właśnie takich młodych listków, po prostu. Wzięłam 3 piękne cukinie, będę robić leczo może jutro. Wzięłam jedne biomarcheweczki, bo jeszcze 2 opakowania mamy w lodówce. Jest to fajna przygryzka do szkoły dla Ignasa, dla Łucji tak po prostu, no i dla mnie oczywiście, więc my tak wcinamy. Mąż uwielbia z humusem, więc no można powiedzieć, że dla każdego. Dobra, dalej mamy zwykłą kapustę, bo planuję w tym tygodniu robić bigos. Mam kiszoną w domu, więc kupiłam tylko zwykłą. I kupiłam też włoską, nie pokazuję jej Wam, dlatego że tylko wróciłam z zakupów, od razu wstawiłam ją do gara i ona się tam parzy, bo będę dzisiaj robiła gołąbki. Więc jej Wam nie pokażę i wzięłam jeszcze jeden z moich ulubionych, czyli miks sałat z botwiną razy 2. Wzięłam koperek, 2 sztuki, ale nie wiem, gdzie jest druga. Może za chwilę się znajdzie. Wzięłam 4 zielone ogórki. Okej, mała przerwa techniczna. Słuchajcie, do warzyw dołożyłam sobie żonkile, bo były takie całkowicie zamknięte. Ja takie lubię, bo one mają czas, żeby się ładnie otworzyć, chwilę postać w domu, troszkę dłużej. Dodatkowo wzięłam opakowanie bardzo ładnych białych pieczarek. Tutaj mamy jeszcze jabłka Ligol, czyli moje ulubione. Standardowo dla dzieci wzięłam 6, ale też się jeden gdzieś tam leży w tym całym śmietniku. Za mną musiki z truskawką. I teraz mam słoiki, mam tutaj jeden raz buraczki, takie wiórki, jeden raz korniszony, jeden raz ogromny słoik pięknych oliwek, bo teraz był tydzień grecki, więc te oliwki też są takie dorodne, wreszcie takie porządne, prawdziwe. No i wzięłam nowość, wiem, że bardzo polecaną nowość, sos od Makłowicza, od Roberta Makłowicza. Robert ma na imię? Chyba tak, nie? Węgierski sos paprykowy z pomidorów i papryki. Nie będę Wam tutaj czytać składów, ale uwierzcie, że jest naprawdę całkowicie naturalny sos. I ja Wam powiem, że chciałabym dzisiaj na bazie tego sosu zrobić sos do gołąbków, a czemu nie? Taki paprykowo-pomidorowy, więc to jest mój plan. Słuchajcie, ogarniam ten stół, przekładam na stół resztę rzeczy i pokazuję Wam dalej. Dobra, jestem ponownie, troszkę ogarnęłam. Słuchajcie, wzięłam makaron, jeden taki do rosołu, my najbardziej lubimy ten taki najzwyczajniejszy, można powiedzieć, że chyba najtańszy. Makaron udon uwielbiam. Powiem Wam, że raz go kupiłam i teraz jak tylko jest w Lidlu, to ciągle po niego sięgam. Tak się prezentuje. Jest przepyszny, z przeróżnymi warzywami, sos sojowy. Wystarczy pokroić, a kroi sobie na przykład moje ulubione połączenie. Cukinia, pieczarki, papryka, duszę to wszystko na patelni przy użyciu tam ulubionych przypraw i wody. Potem dodaję taki makaron i sos sojowy i przepyszne danie. Więc taki makaron. Wzięłam jedną mąkę tortową, bo stwierdziłam, że chyba mi się kończą, nie pamiętam, więc wezmę jedną na wszelki przypadek. Ryż mi się otworzył w drodze, ale kupiłam 2 razy ryż jaśminowy. Będę używała dzisiaj na przykład do gołąbków. Co ja tutaj wziąłam? Dobra, to pójdźmy pieczywem teraz. Mąż wziął długą bagietkę.
ulubiony chlebek żytni. Bułeczki takie pełnoziarniste, które dzisiaj były w jakiejś promocji. Wybaczcie, że w folii, ale te worki się skończyły. Więc spakowałam jeszcze w te worki takie bułeczki Ignasowi do szkoły. I pszenne wzięłam, nie planowałam, ale dzisiaj prosto z pieca wyjechały, więc stwierdziłam, że biorę. I wzięłam dwa razy tortille, dlatego że na weekend, na niedzielę planuję robić takie tortille dla każdego z czymś innym. Dwa razy pełnoziarniste. No i teraz tak, mamy dwa razy fasolkę taką z chili, coś fajnego, schowam do lodówki, zawsze się przyda w razie W. Dwa razy kostka ser Gouda, jeden raz moje odkrycie, uwielbiam, ser mozzarella, naprawdę o wiele mniej kalorii niż w normalnym żółtym serze, a równie smacznie może smakować na przykład na pizzy położone, więc ta mozzarella. Dalej mamy wędlinę. Z wędlin wzięłam ulubioną z fileta z piersi indyka, taką z tej serii Pure Peacock i ulubioną moją i męża kiełbaskę, czyli taki kindziuk z pieprzem, ale właśnie ta z pieprzem, z czosnkiem mi tak nie smakuje jak ta z pieprzem. Odkładam. Plus kabanosy. Ser Gouda w plastrach. Hummus paprykowy, dwa razy chorizo, będę robiła niedługo paele z krewetkami, chorizo uwielbiamy po prostu, więc była, więc wzięłam. Przepyszne są te pity. Powiem Wam, że ja bardzo lubię pod każdym względem każdą przeróżne bułki pity, ale ta właśnie z tego tygodnia greckiego, z czosnkiem i kolendrą, kiedyś tylko tydzień grecki i one się pojawiają za każdym razem i kupuję, są naprawdę smaczne, pyszniusie, więc dwa razy. No i słuchajcie, do mięsnego się nie wybierałam, więc musiałam mięso wziąć w Lidlu, więc zdecydowałam się na takie 100% z piersi kurczaka razy dwa, jedno dzisiaj pójdzie do gołąbku. Oraz na filety z kurczaka, trzy opakowania, raz, dwa, trzy. I jest to filet z kurczaka biesiadny, chów bez antybiotyków, bez tego GMO i całej tej reszty, więc trzy takie opakowania. Dwa razy standardowe masło 82%. Dwa razy zwyczajny jogurt naturalny, dla mnie do przeróżnych mieszanek z musli i z owocami. Raz Actimel, zostałam naciągnięta przez dzieci na ten Actimel, więc go wzięłam. I tutaj na stole chyba, tak patrzę, ale chyba to wszystko rozkładam i wracam ponownie. Dobra, dochodzimy do końca tego food hallu. Teraz będą śmieciowe bardziej rzeczy, czyli mleko. Jedno raczej jest gorsze, dlatego że lepsze są te świeże w butelce. Natomiast nie było i wzięłam cztery razy te w kartonie. Dla nas po prostu do kawy będziemy mieć pewnie na dwa tygodnie zapas. Albo i dłużej. Dobra, więc lecimy, tak jak ja to mówię, od śmieciowych rzeczy. Mamy tutaj dwa razy mirindę, cztery razy Coca-Colę, odstawiam, jeden rajs Lay's, dlatego że skusił nas ten smak, nazywa się ogrodowy pomidor, więc Lay'sy jeden raz, duchy jeden raz. Ulubione te kółka do chrupania, ostatnio Ignaś zabiera ze sobą do szkoły właśnie pół takiej paczki, czyli na dwa dni jest taka paczuszka, więc takie kółka. Mamy zapas, wzięłam jedno tylko opakowanie. Dwa razy krówki z ciecierzycy, ulubiony nasz przysmak, więc bardzo lubimy, kupujemy. Nie, te z soczewicy, przepraszam, bo drugie są z ciecierzycy, tak, o smaku humusu, a tutaj są z soczewicy, pomidor i bazylia. Dzieci pękają ze śmiechu, SpongeBoba oglądają. Stąd te takie hałasy. Mam tu fajną mieszankę z Purelli. Bardzo je lubię. Co prawda skończyły mi się te z Mixi, dlatego kupiłam. Super musli na odporność. I mamy tutaj michunkę peruwiańską i jagody goi. Naturalnie pyszne. Fajna mieszanka. Jadłam wcześniej tą taką pod czerwony kolor. Czy tam, tak, pod czerwony, ta jest pod żółty. No dobra, zobaczymy. Będziemy testować. Dalej mamy kółka te smakowe. Dwa razy paprykowe. Super zastępstwo dla chipsów. Dwa razy cebulka. Dalej mamy takie wafle lekkie, przekąska zbożowa. Ja je wzięłam z myślą o kremach, które dostałam. Jak wiecie, z Lolinka dostałam takie kremy do smarowania. Na przykład czekoladowo-orzechowy albo czekoladowo-kokosowy. Łucja uwielbia te kremy, słuchajcie. No ale nie chcę za każdym razem dawać jej na chlebie, więc pomyślałam, że to będzie fajne rozwiązanie, żeby i tak wafelka takiego posmarować. Można przełożyć drugim i mieć fajną właśnie przekąskę, więc takie wafle. Dodatkowo jako słodycz wzięliśmy te ptysiaki, czyli słomki ptysiowe z cukrem.
Ja tutaj nie pokazywałam, wiecie co, no gdzieś poszłam, ale wzięłam jedną, może wzięłam tym razem jedną. Te piramidki smaku dla mnie, ja bez tego żyć nie umiem, zup nie umiem bez tego gotować. No, Lucja przeszła. Więc takie piramidki smaku, dwa razy kiełki, ostatnio moje ulubione, czyli kiełki Fit Uroda, uwielbiam te kiełki. Dwa razy dżem, nawet dzisiaj była promocja, miałam wziąć jeden, wzięłam dwa, bo było weź dwa, coś tam, to są nasze ulubione, czyli te 100% tak z owoców, takie truskawkowe, dwa razy dżemy, kiełki były, pasta do zębów Colgate od 3 do 5 roku życia dla mojej Łucji, znaleziony drugi koperek, znaleziony drugi musik i jeszcze ze śmieciowych rzeczy raz Pringlesy o smaku paprykowym. No i szczerze, nie, piratki, dwa. Dwa piratki teraz dla dzieci, zaraz dostaną właśnie na drugie śniadanie, jeden z mango, drugi z bananem chyba, tak? Nie. Banan mango, banan truskawka. O tak, więc to wszystko. To tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję Wam ślicznie, że ze mną tutaj jesteście, że oglądacie ten film. Mam nadzieję, że będziemy się teraz widzieć częściej i już w tym tygodniu opublikuję film, drugą część tych tematów tabu. Kto będzie miał ochotę, po prostu to obejrzy. Kto nie, ten po prostu w ten film nie kliknie najzwyczajniej w świecie. Jeżeli będzie uważał, że to nie jest czas i miejsce. Ja już dawno ten film nagrałam, on bardzo długo czeka i uważam, że to już jest czas, żeby pomału wracać na dobre tory i Was też tak troszeczkę rozchmurzać takimi codziennymi, zwykłymi rzeczami, więc ja kończę i zabieram się za nagrywanie dzisiaj jeszcze vloga. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Cześć kochani, to jeszcze nie wszystko, co chciałam Wam pokazać. Nagadałam, pożegnałam, ale słuchajcie, jeszcze mrożonki. O mrożonkach zapomniałam, które tylko wpakowałam do zamrażarek, jak tylko wpadłam do domu. Więc kupiłam lody dla całej rodziny i kupiłam sorbetowe lody. Jedne biało-czekoladowe, wanilia z czekoladą, drugie sorbetowe, jedne i drugie bardzo lubimy. Więc tak wyglądały te lody. Tak, tak wyglądały lody. Kupiłam jeszcze dodatkowo, słuchajcie, dwa razy warzywa na patelnię, takie klasyczne. Dokładnie, takie i ostatnią rzeczą, jaką wzięliśmy, to takie grube fryty, takie naprawdę takie grubo czesane ziemniaki. I do tego krewetki, więc takie dwie rzeczy jeszcze z kolejnych mrożonek. No i teraz można powiedzieć, że to już wszystko. Trzymajcie się ciepło. Pa!